Uzdrowisko Busko-Zdrój. Co roku ten najsłynniejszy kurort uzdrowiskowy w regionie świętokrzyskim odwiedza ponad 23 tysiące pacjentów, którzy korzystają z 70 różnych zabiegów. W najbliższym czasie dane te zdecydowanie wzrosną, a wszystko dzięki rozbudowie uzdrowiska. Pierwszy efekt pracy jest już widoczny. Z udziałem marszałka Adama Jarubasa otwarto nowy pawilon Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna. Umowę na modernizację szpitala podpisano w połowie listopada 2010 roku. Koszt całego projektu to ponad 10,5 miliona złotych, z czego 47% pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Uzdrowisko pokazało, że umie wykorzystywać unijne środki. To jest dobry prognostyk na kolejną perspektywę, na kolejny budżet unijny, bo chcemy jako województwo, jako nowy właściciel tego uzdrowiska bardzo mocno inwestować dalej w rozwój tej infrastruktury, bo rzeczywiście potrzeby są bardzo duże. Liczba osób, które chce korzystać z usług uzdrowiska jest bardzo duża. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu Narodowy Fundusz Zdrowia będzie kontraktował te usługi. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy polegał na rozbudowie punktu żywienia. Powstała kuchnia z nowoczesnym zapleczem gastronomicznym oraz klimatyzowana stołówka. Drugi etap dotyczył budowy pięciokondygnacyjnego pawilonu C1. Nowe skrzydło posiada nowoczesną część zabiegową, hotelową oraz zaplecze techniczne. Są w nim m.in. gabinety masażu, USG, światłolecznictwa oraz kąpieli siarczkowych i solankowych. Przewidywana liczba wykonywanych badań medycznych wyniesie ponad 800 rocznie. Ten nowy pawilon to są dwie kondygnacje bazy zabiegowej i trzy kondygnacje pokoi dla pacjentów. Łącznie 71 miejsc, no i baza zabiegowa złożona z balneologii i z fizjoterapii. W trakcie realizacji są kolejne inwestycje. Trwa remont bazy hotelowej oraz budowa nowego piętra pawilonu C Szpitala Krystyna. Powstanie baza zabiegowa na najniższej kondygnacji, 4 poziomy będzie baza hotelowa. Jej koszt to blisko 15 milionów złotych, a zakończenie prac planowane jest na listopad 2014 roku.